Ten film może zawierać spoilery. Hej, witajcie! Dzisiaj będzie filmik taki bardziej booktubowy, ale takie filmiki też się od czasu do czasu będą pojawiać na moim kanale, bo ja nigdy z tego nie zrezygnowałam tak naprawdę i chcę, żeby takie materiały też się pojawiały na moim kanale. Dziś sobie porozmawiamy o pewnej serii, na podstawie której powstał serial i właśnie zakończył się pierwszy sezon, który już zdążyłam zobaczyć, także chciałabym się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ na podstawie tej serii powstał nie tylko serial, ale też 6 lat temu powstał film, a mianowicie chodzi tutaj o serię Jutro. Chciałabym tak w kilku słowach opowiedzieć Wam moją historię, jak odkryłam tę serię i jak to się stało, że się w niej tak zakochałam, a potem przejdę przez takie małe porównanie filmu i powiem ogólnie o serialu. Nie będę mówić o fabule, bo uważam, że ktoś jest ciekawy, a nie zna tej serii, to może sobie to bardzo łatwo sprawdzić w internecie, na jakichś stronach, o czym na stronie Empiku chociażby, o czym jest ta książka, ta seria. Ja tu natomiast chcę się skupić bardziej na tym, jaki jest serial. Okej, więc może zacznę od mojej takiej małej historii. W roku 2010 byłam bardzo zafascynowana jedną aktorką, której się zakochałam parę lat wcześniej, gdy jak to większość dziewczynek w tamtym okresie uwielbiałam serial H2O Wystarczy Kropla. W 2010 roku naprawdę miałam hopla na punkcie Fon Tongkin, czyli jednej z aktorek, która grała tam główną rolę. W 2010 roku odkryłam, że jej filmografia poszerzyła się o tytuł Tomorrow When the War Begins. Nie znałam tego tytułu wcześniej, nie wiedziałam w ogóle, co to jest. Wiedziałam tylko, że ma to być film, w którym wystąpi Fon Tongkin i od razu byłam nim bardzo zafascynowana. Zaczęłam szukać jakichś informacji o tym filmie, ale o samym filmie jakoś ciężko nie mogłam nic znaleźć, oprócz samego zwiastunu tego filmu. Ale tak szukałam, szukałam i w końcu zobaczyłam, że jest to film na podstawie książki. Książki o tym samym tytule. Zaczęłam być bardzo ciekawa tej książki i stwierdziłam, że bardzo chętnie bym ją przeczytała. Ale to był rok 2010, tak jak mówię, i tej książki nie było w Polsce jeszcze. No było mi smutno, ale stwierdziłam, że dobra, poczekam na film i go sobie obejrzę. No i trudno. Jakie było moje zdziwienie, kiedy pół roku później był już rok 2011. Okazało się, że wydawnictwo Znak wydaje tę książkę. Taka byłam szczęśliwa. Po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że pół roku wcześniej szukałam tej książki i jej nie było, a teraz nagle ją wydają. Od razu jak ją wydali, pobiegłam do księgarni, do Empika i ją kupiłam. I od tej pory jest jeszcze moja większa miłość, bo poznałam fabułę, tak? Od razu się zakochałam w tej książce, przeczytałam pierwszy tom, potem od razu jak wyszedł drugi, trzeci, byłam wciągnięta w książki. O filmie jakoś zdążyłam zapomnieć, ale pamiętałam, że jest i cały czas chciałam go obejrzeć. Natomiast kiedy wydali trzeci tom tej serii, tu go mam, zrobiła się ta seria bardziej popularna właśnie w Polsce. A trzeba zaznaczyć, że jest to seria, która była wydawana w latach 90., także trochę czasu zdążyło jednak minąć, a tu nagle w Polsce ją wydają i robi się na nią taki wielki boom. Kiedy wydali trzecią część, zaprosili do Polski Johna Marsdena, czyli autora tej serii. I po prostu jakie było moje szczęście, kiedy się okazało, że przyjedzie, że John Marsden będzie w kilku miastach Polski, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba był w Gdańsku, w Warszawie, tak mi się wydaje, i w Krakowie. No i oczywiście to było moje pierwsze spotkanie w ogóle z jakimkolwiek autorem i oczywiście wiedziałam, że jak już jestem taka, że tak bardzo kocham tą serię książek i jest film na jej podstawie z jedną z moich ulubionych aktorek, nawet jeśli tego filmu wtedy jeszcze nie widziałam, to muszę być na tym spotkaniu. W trzeciej części dostałam autograf. Co prawda jest to tylko podpis, więc no, więcej się nie dało, ale i tak jestem za to bardzo wdzięczna. Mam jeszcze zdjęcie, udało mi się wtedy też zrobić zdjęcie z Johnem Marsdenem, także stawię Wam teraz, jeśli uda mi się. Także to było coś po prostu. Pierwsze moje takie przeżycie, naprawdę jakiekolwiek miałam w życiu, jeśli chodzi o spotkania autorskie, no i od tego momentu się chyba zaczęła moja miłość taka do spotkań autorskich i tak dalej.
No i jeśli chodzi o książki, to dalej oczywiście one wychodziły, a ja jakiś czas później, jakie było moje szczęście, kiedy przez stronę Empiku zakupiłam sobie film. Tak, ten film, który cały czas chciałam, który obejrzeć, który po prostu gdzieś tam mi był na końcu głowy, ale jakoś nie mogłam go wcześniej nigdzie znaleźć. No i udało mi się wreszcie go kupić, obejrzałam i oczywiście nie mówię, że film jest idealny, ale mi się bardzo podobał i jednak był zrobiony na podstawie książki, jednak dość wiernie trzymał się tej książki. Może coś tam było pozmieniane, już nawet nie pamiętam, ale jednak trzymał się na podstawie książki. Bohaterowie byli też bardzo dobrze dobrani. Nawet, no, wszyscy po prostu, okej, przyznaję, nie podobała mi się Corny i nie podobała mi się Robin, to przyznaję. Ale teraz jestem skłonna wszystko to odwołać, że coś mi się w tym filmie nie podobało, bo obejrzałam serial i po prostu na tym mogłabym już skończyć, ale nie, po prostu muszę powiedzieć, jak mi się ten serial nie podobał, jak zniszczyli go, bo trochę czasu minęło, odkąd wyszła ostatnia część książki. Powiem szczerze, 3 ostatnie części książki mi się niezbyt podobały, nie to, co pierwsze 4. Pierwsze 4 naprawdę trzymały mnie w niepewności i naprawdę byłam nimi zainteresowana. 3 ostatnie części, no trochę mniej, ale przeczytałam. Naprawdę, po ostatniej części książki zdążyłam zapomnieć trochę o tej serii, ale teraz, parę tygodni temu, jak zobaczyłam na mojej ulubionej stronie z serialami, że jest serial na podstawie tej książki, to musiałam zacząć go oglądać. Musiałam. I od pierwszego odcinka, po prostu od pierwszego odcinka targają mną takie emocje, ale nie pozytywne. I właśnie dlatego nagrywam ten filmik, bo muszę się gdzieś o tym wypowiedzieć, a nie mam gdzie, bo nikt z moich znajomych nie zna tej serii prawie, że. Także właśnie dlatego nagrywam ten filmik, bo chciałabym się wypowiedzieć teraz o tym serialu, który mnie doprowadził do furii, bo on jest beznadziejny. Jak mogli zrobić coś takiego? Ja nie rozumiem tego. Zniszczyli po prostu taką wspaniałą serię, która naprawdę miała potencjał, bo jeśli chodzi o filmy, to mieli w planach kontynuację pierwszego filmu, ale budżet chyba nie pozwolił. Ale to, co zrobili teraz w serialu, to zakrawa o pomstę do nieba, bo po co robić coś takiego, coś tak złego, jeśli budżet wygląda tak biednie, bo chodzi o sam fakt, że ten serial wygląda po prostu biednie. Zacznijmy od aktorów. Najpierw zobaczyłam jakieś zdjęcie promocyjne. Po prostu powiedziałam, nie, oni się nie nadają. I miałam rację, oni się nie nadają. Wszyscy są po prostu tak źle dopasowani. Nawet Ellie, mimo że niby jest taka jak opis książki ją przedstawia, no ale jednak to nie jest Ellie. Nie, tu mamy jakąś taką dziewczynę, która w ogóle nie wie nic, nie wie co z sobą zrobić, w ogóle jest jakaś nieogarnięta. Jej wygląd w ogóle, ona wygląda jak jakaś dziewczyna z takiego programu MTV o jakichś, nie wiem, jakichś problemach nastolatek, a nie jak aktorka. I tu jest chyba największy problem, że ci aktorzy wyglądają po prostu biednie, jak z jakiegoś programu dla nastolatek, a nie jak w serialu telewizyjnym, który jest emitowany normalnie. Także tak, przede wszystkim ci aktorzy też nie mają jak dla mnie żadnych umiejętności, bo cały czas miałam wrażenie, że są papierowi i w ogóle nawet jak były sceny, które miały wywołać jakieś emocje i cokolwiek, ja patrzyłam na to i takie, Boże, co się w ogóle dzieje? No i przede wszystkim samo właśnie dopasowanie, tak jak mówię. Nawet Ellie mi nie pasuje, choć niby jest zrobiona, jej wygląd pasuje. Ale przede wszystkim Homer, który miał być męski, tu jest jakimś chłopczykiem. Fi, która jest blondynką, tu ma normalne, nieciemne włosy. A Corey jest latynoską w ogóle. Nie wiem, skąd im przyszedł taki pomysł. Robin w serialu jest jeszcze większym dzieckiem niż w filmie. Nawet nie chce mi się tego komentować. Jedyna osoba, która moim zdaniem jest w miarę dobrze dopasowana, to jest Kevin. On wygląda tak, jak powinien, a cała reszta to
To po prostu porażka. Jeśli chodzi o fabułę tego serialu, to chciałam powiedzieć tylko, rozumiem, że w serial rządzi się swoimi prawami i musieli trochę pozmieniać rzeczy. Natomiast to, co zrobili, jest po prostu dla mnie nie do przyjęcia, bo współcześnili ten serial. Po prostu osadzili go w naszych czasach, kiedy i akcja książki to wiadomo, dzieje się w latach 90. przez to, że wtedy była pisana, ale film z 2010 roku jakoś też potrafili osadzić w latach 90. Tu strasznie nie pasują mi iPhony, jakieś telewizja, nie pasuje to po prostu do tej serii, a oni to tam wcisnęli, nie wiadomo po kiego grzyba, bo po prostu są pewne serie, w które się nie wciska rzeczy, które tam nie pasują. A tu tak zrobiono i to jest okropne. Także ta współczesność mi tu strasznie nie pasuje, bo można przez to też wyłapać parę nieścisłości. Ja sobie to daruję, ale tak właśnie jest. Ogólnie, jeśli chodzi jeszcze o fabułę, to chciałam powiedzieć o jakichś dodatkowych wątkach, które w książce w ogóle ani w filmie nie mają miejsca. Na przykład bardzo mi się nie podoba to, że Chris został bratem Fee w serialu. Po prostu dla mnie to jest... ja nie rozumiem, jak ktoś mógł wpaść na ten pomysł. I ogólnie w książce i w filmie Chris jest dość ważną postacią. A w serialu zrobili z niego w sumie nikogo. Tylko taką dodatkową postać, która dołącza tak naprawdę do grupy bohaterów dopiero w ostatnim odcinku. Także to jest moim zdaniem bardzo słabe, bo w książce to miało miejsce dużo, dużo wcześniej. Bardzo mi się nie podoba to, że pokazali w tym serialu, tak jakby zrobili głównymi bohaterami też tą złą stronę tych, którzy najeżdżają na Australię. Bo w książce nie było o nich nic wiadomo, a tu praktycznie po 6 odcinkach wiemy o nich wszystko, choć naprawdę też nie wiemy o nich nic, tylko że w sumie cały czas ich pokazują. Choć to i tak nie ma sensu, bo jeden z głównych dowódców, którego pokazują przez cały pierwszy sezon, i tak kończy dość źle na koniec, ale nie wiadomo, co się z nim stało. Także to nie jest żaden spoiler. Strasznie mi się nie podobał też wątek mamy Cori, która w szpitalu ciągle łazi, ciągle płacze, a jak przywożą córkę, to ciągle się pyta, czy może do niej wejść i okej, ja to rozumiem, tylko że mówią jej wyraźnie, że nie, a ona do niej i tak wchodzi i w sumie nikt na to nie zwraca uwagi i to jest takie strasznie nielogiczne, bo cały czas ma się wrażenie, że zaraz coś się stanie, a po prostu w ostatnim odcinku nawet ona sobie siedzi przy tej córce i tyle i nic się nie dzieje. No i jeszcze jeden wątek, o którym muszę wspomnieć po prostu, to wątek mamy Fee, bo matko, to jest tak złe, tak straszne, że ja nie wiem, kto na to pozwolił. Nie wiem w ogóle, po co wymyślono coś takiego, bo wiadomo, że w książce nie miało to w ogóle miejsca ani w filmie. I po co robić coś takiego na siłę? Nie podobało mi się to strasznie. Dobra, ten filmik i tak będzie za długi, kończę. Ale podsumowując, chciałam powiedzieć, że czasami lepiej zostać przy tym, co się zna, a nie myśleć, że moja ulubiona seria, powstał serial, muszę go obejrzeć. Czasem sobie lepiej takie rzeczy po prostu odpuścić. Nie wiem, czy powstanie drugi sezon tego serialu, szczerze w to wątpię, ale jeśli tak, ja go raczej nie będę oglądać, bo pierwszy sezon strawiłam, ale mam dość. Po prostu mam tego serialu dość, wolę sobie wrócić do filmu, który jest jedyną słuszną adaptacją tej serii i po prostu zapomnieć, że widziałam ten serial. Może kiedyś zacząć od początku tą książkę, bo naprawdę to jest jednak moje jakieś tam dzieciństwo, no bo to były takie czasy gimnazjum, także jeszcze to tak troszkę mogę nazwać. No i co? I to by było na tyle w tym filmiku. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, jeśli ktokolwiek dotrwał do końca. Dajcie mi znać, czy filmik Wam się podobał. Będę takie filmiki też czasami robić. Był to pierwszy filmik z serii książka, film, serial. Mam pomysł już na następny filmik o innej serii, także na pewno kolejny się też pojawi. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!